Witajcie pięknie. Jedynym krokiem, który musimy wykonać w życiu, jedynym działaniem, które musimy podjąć, jedyną podróżą, którą musimy odbyć, to jest podróż od życia w niewoli naszego umysłu, czyli od życia w lęku, do życia w perspektywie serca, czyli do życia w miłości. Od życia, w którym związani jesteśmy pewną iluzją oddzielności, do życia, w którym zaczynamy rozumieć, że jesteśmy jednym. I to przejście, to przeprawienie się, ten jeden kroczek, który musimy dokonać, nazywa się Paschą czy Pesach, co dokładnie oznacza pewna ceremonia przejścia. W wielu tradycjach nazywamy to rozmaicie. Możemy to sobie nazwać oświeceniem, możemy to nazwać obudzeniem, możemy to nazwać zbawieniem, możemy to nazwać również przeciśnięciem się przez rodzaj ucha igielnego, bo to ucho igielne to jest moment, w którym to się może dokonać, a tym momentem jest tylko teraz. Żeby przez te ucho igielne przejść, trzeba, mówiąc krótko, rozdać wszystko to, co się ma, bo przez te ucho igielne nie przeciśniesz się, czy nie przejdziesz tam, jak będziesz za bardzo uzbrojony w różnego rodzaju koncepcje, pomysły, tożsamości, myśli, traumy, toksyny itd., 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 w różnego rodzaju bogactwa duchowe. Żeby się tam przecisnąć, musisz w jakimś sensie stać się nagi. Największą naszą tragedią i jedyną tak naprawdę pracą, którą musimy wykonać w życiu naszym, jest to, że my zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Musimy sobie po prostu przypomnieć. W dawnych czasach, przed być może setkami tysięcy lat, kiedy dostawaliśmy od matki i od ojca, czy wskutek pewnego planu ewolucyjnego, dostaliśmy umysł, pięknie poetycko nazywany owocem poznania dobra i zła, dostaliśmy też pewne ostrzeżenie. Moje drogie dzieciaki, dostaliście klejnot. Klejnot w koronie całego stworzenia. Ale jak będziecie nieumiejętnie się tym posługiwać w swoim życiu, to przyniesie wam ten klejnot ogrom cierpienia. Ogrom cierpienia. Dlatego, że to, co nosicie pomiędzy swoimi uszami, ma tendencję do tego, żeby udawać Boga. A niestety nie za wiele wie o życiu, bo umysł, tak jak sztuczna inteligencja, nie potrafi doświadczyć życia. Potrafi tylko o nim dywagować. Mało tego, jest w jakimś sensie strukturą obronną, w związku z tym, żeby być w waszym życiu coraz bardziej potrzebnym, będzie generować ogromne ilości lęku.
Mało tego będzie, ponieważ stworzony jest do rozwiązywania problemów, a nie wie, co to jest życie. Będzie przedstawiać, roztaczać przed wami wizję, że życie jest jakimś wielkim, gigantycznym problemem. I będzie nieustannie wypychać was z jedynego miejsca, które jest w was prawdziwe. Czyli z pola serca. Jedynego miejsca, kiedy rozumiemy głęboko i czujemy, kim jesteśmy. Bo jesteśmy w ajni, w łączności ze wszystkim. Pascha, której pamiątkę teraz obchodzimy, czy Pesach, jest pewną ceremonią przejścia. Czy jest przypomnieniem pewnej struktury, jak takie przejście od rzeczywistości, w której jesteśmy opętani naszym umysłem, do rzeczywistości wolności serca może się odbyć. Dlaczego ceremonia? Zjawisko ceremonii powstało wiele, wiele, wiele tysięcy lat temu. Zatroskana matka, nasze ciało, ziemia, jedyna matka, którą mamy, bo to ona nas stworzyła. Nasza biologiczna matka jest reprezentantem tej siły. I nasz ojciec, reprezentowany w naszym życiu jako oddech, duch, który tańczy z czterema pierwiastkami, z ziemią i tworzy nas. Powiedzieli, drogie dzieci, moje kochane, piękne ludzkie istoty, jesteśmy nienachalnymi rodzicami, ale mamy dla was pewną propozycję. Mam dla was pewną propozycję. Propozycję, żebyście co jakiś czas odnawiali nasz sojusz, czy przypominali sobie naszą relację. Relacje pomiędzy matką, ojcem a dzieckiem. Możecie to zrobić bardzo prosto. Zdradzę wam taki oto sposób. Jeśli będziecie cokolwiek jeść i będziecie jeść to z wdzięcznością, z miłością, i z pamięcią tego, że jedząc cokolwiek, jecie moje ciało, to nie tylko, że będzie was to uzdrawiać, bo będziecie wprowadzać do swojego ciała kody światła, kody miłości wraz z jedzeniem, ale będzie to budować relacje pomiędzy nami. A zbudowanie tej relacji, czy odnowienie tego sojuszu jest jedną z najważniejszych rzeczy, moje drogie dzieciaki, która będzie decydować o waszym szczęściu bądź nieszczęściu w życiu, o waszym rozumieniu bądź nierozumieniu, o waszym kompletnym zagubieniu bądź odkryciu czegoś, co jest z naszej ojcowskiej perspektywy matczynej oczywiste, że jesteście jednym. Jesteśmy jednym, bo jesteśmy Gają, jednym organizmem. Więc organizujcie sobie od czasu do czasu ceremonie i spożywajcie moje dary
na pamiątkę naszej relacji. Spożywajcie moje ciało, bo to jest moje ciało. Nie mówię, że zapalniczka, ale tytoń już tak. Spożywajcie moje ciało z miłością i z wdzięcznością. Dlaczego? Dlatego, że moje drogie dzieciaki, żeby dostać się do Królestwa Niebieskiego, czyli dostać się do tej rzeczywistości, która jest w was, zakodowana w polu serca i przeprawić się przez tę szczelinę, która otwiera się w waszym sercu jako osobliwość, przez to ucho igielne, musicie posiadać cztery klucze, cztery tajemne kody, które wam te drzwi otworzą. W szamanizmie nazywamy te klucze Ho'oponopono. Są cztery słowa: kocham cię, przepraszam, wybaczam ci, dziękuję. Nie zastanawiajcie się za bardzo i nie dyskutujcie z tym aż tak dużo, bo wasz umysł nie lubi tych słów. Dlatego, że im więcej tych słów jest w waszym życiu, tym on ma mniej do roboty i mniej do kręcenia się. Ale powtarzajcie i słuchajcie drżenia i wibracji tych słów w sobie codziennie, bo one spowodują, że pole waszego serca zacznie przybierać kształt torusa. A torus to jest niezwykła struktura, która stoi za całym życiem, bo to jest ruch energii, który zbiera ładunki elektryczne z zewnątrz i zagęszcza je w samym środku, tworząc implozyjne pole elektryczne, fraktalne, dążące do nieskończoności w skończonym obszarze. I w ten sposób będziecie otwierać w sobie głęboką osobliwość, za pomocą której będziecie się łączyć z całym stworzeniem, będziecie się łączyć z całą wielką inteligencją świata. Moje kochane dzieciaki, nie przejmujcie się tym, naprawdę nie przejmujcie się tym, że wasz umysł, czyli trochę wody i tłuszczy, mający wieczną tendencję do udawania Boga, mówi wam, że poza tą inteligencją tu żadnej inteligencji nie ma. On tak mówi. Ale jak wy w to uwierzycie, no to jesteście, zaczynacie być opętani swoim umysłem. Bo wystarczy przyjrzeć się czemukolwiek, żeby zobaczyć nieskończoną wręcz inteligencję stojącą za wszystkimi procesami i za wszystkimi zjawiskami. Więc nie dajcie się na to nabrać. Żeby Tao, Wszechświat, Bóg teraz zaczęło działać w twoim życiu, musisz spełnić jeden, jedyny warunek. Musisz zaufać, bo zaufanie jest wejściem do gry. Zaufanie otwiera pole twojego serca. Wytłumaczę ci to inaczej. Jeżeli siedzisz na brzegu i wrzucasz kamienie do wody i widzisz, jak one spadają na dno i ktoś ci powie: amigo, nie wiem, czy wiesz, ale jak wejdziesz do tej wody, to
to ta woda cię uniesie. Sama. Nie będziesz musiał nic robić. Za bardzo. Warunek jest jeden. Musisz jej zaufać. Czyli musisz się odprężyć, położyć na plecach, wyprostować i zacząć oddychać. Niestety tak to działa, że jak nie zaufasz, zaczniesz się szamotać, zaczniesz się bać, to możesz utonąć. Podobnie jest z teraźniejszością, podobnie jest z teraz. Podobnie jest z czymś, co nazwałeś sobie Bogiem. Musisz temu zaufać. A to coś zacznie cię unosić. Drugim etapem, mój drogi amigo, tego zaufania jest stworzenie relacji. Bo to coś, co cię otacza, to coś, co cię tworzy, to coś, co cię przenika, to coś, co jest siecią niezliczonej ilości połączeń, to coś, co jest bezkształtną, bezforemną siłą opowiadającą się przez miliardy form, ale nie tylko form, ale też różnego rodzaju relacji i połączeń pomiędzy tymi formami, jest chętne do tego, żeby współpracować i pracować też w twoim życiu. Tylko musisz stworzyć interfejs. Musisz stworzyć z tym czymś relację. Możesz sobie to jakoś nazwać. Jakieś religie to nazywają. Dają jakieś imiona, jakieś twarze. Bywa to pożyteczne oczywiście, bo pozwala nam zbudować relację z teraz, jak ją sobie nazwiemy. Zdzichu, Jezus, Budda, jakkolwiek. Bo tworząc relacje, tworzymy intencję, wypowiadamy ją do kogoś, do reprezentanta, do przedstawiciela. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby do tych form za bardzo się nie przywiązywać, bo to coś, co puka delikatnie do naszego życia, nie ma, obiektywnie rzecz biorąc, żadnej formy. Jest wszystkim i niczym zarazem. Jest. Ale możemy rozpoznać to poprzez działanie różnych form. Ceremonia Paschy, Pesach, przejście. Żeby przejść z rzeczywistości ego do rzeczywistości serca, czyli żeby przejść przez to ucho igielne w stronę naszego obudzenia się, oświecenia, zrozumienia, zaakceptowania, pokochania i tak dalej, potrzebna nam jest mapa. Bo my trochę nie wiemy, trochę błądzimy po omacku, nie pamiętając, kim jesteśmy. Ale mapa to jeszcze nie wszystko. I najstarszą, najcudowniejszą mapą, którą mamy, to jest szamańskie koło medycyny. Bardzo proste. Ale taką mapą jest też sama w ogóle Pascha. Bo to jest szamańskie koło medycyny, tylko wstawione w inny kontekst kulturowy i trochę inaczej opowiedziane. My mówimy w szamanizmie, że to jest podróż bohatera. Tutaj nazywamy to różnie. Paschą, ofiarą, czy jakoś tam. Ale zawsze etapy są takie same. Pierwszy etap zawsze to jest kryzys w naszym życiu. Kryzys, który jest zaproszeniem do podróży. Kryzys, czyli ten moment, kiedy już kończą nam się po ludzku nasze siły i już nie mamy pomysłu, co dalej robić. I to jest najczęściej ten moment, kiedy mówimy: ja już nie mam siły, Panie Boże, kimkolwiek jesteś, ratuj. Ratuj.
wypowiadamy intencje wobec pola. Pozwalamy, żeby ono zadziałało. Wpuszczamy tę możliwość. Dlatego w kazaniu na górze jest powiedziane, że ci, którzy się smucą, ci, którzy płaczą, ci, którzy cierpią, są już bardzo blisko, bo są w kryzysie i jeżeli dobrze to wykorzystają, to mogą za chwilę przełączyć się na zupełnie inny napęd w swoim życiu. Bo już wszystko to, co w nich ludzkie i wszystko to, co im podpowiedziało ego w życiu, już się kompletnie skompromitowało i kompletnie nie dają sobie z tym rady. I kiedy wypowiesz to sakramentalne, tak, ok, kładę się na wodzie, rozluźniam się, zaczynam oddychać, ufam, rozpoczyna się podróż. Pierwsza podróż, pierwsza ćwiartka to jest Sacchamama. Czyli najpierw mamy ogrójec. Dobra, jak będzie, niech Twoja wola się stanie. Oddaję się. Pierwsza ćwiartka to jest śmierć starego. To jest to, co my przeżywamy czasem na ceremoniach, że wszystko to, co stare, musi z nas odpaść, musi zostać oczyszczone. Musimy pożegnać, bo już nam nie służy, nie działa. Musimy się od tego po prostu odkleić, ale najczęściej po prostu pozwolić temu odejść. Pozwolić, jeżeli nie wiemy, jak to zrobić, to po prostu wypowiedzmy w swoim sercu, bez względu na to, czy wierzymy, czy nie, bo obcowanie z rzeczywistością nie jest sprawą wiary, tylko jest sprawą doświadczenia. Boga można doświadczyć, nie trzeba w Niego wierzyć. Jeżeli Go jeszcze nie doświadczyłeś, no to musisz zaufać. Jeżeli nie doświadczyłeś, temu, że Cię woda uniesie, bo jesteś pierwszy raz w wodzie, no to musisz zaufać. Ale jak zaufasz, za chwilę zobaczysz, że Cię unosi. Wtedy doświadczysz tego, że Cię unosi. Więc w zaufaniu pozwalasz, żeby stare umarło. Nauki Sacchamamy, węża, który zaczynamy na południu, który zrzuca swoją skórę. Śmierć na krzyżu. Drugi etap nauki Otorongo to jest zawsze, jakby to powiedzieć, zejście w naszą ciemność. Ewangelicznie przeżywamy to teraz od piątku do niedzieli. Zejście do piekieł. Piekieł naszej podświadomości. I uwaga, uwolnienie demonów. Uwolnienie figur progowych, pożegnanie, przytulenie się, traum. Zabranie umysłowi wszystkich tych zabawek, to jest jak wyrywanie mu kości. Nie chce się dłużej tym zajmować. Nie chce się w kółko kręcić wokół samego siebie. Mogę to zrobić tylko w jeden sposób. Zabrać kość. Ho'oponopono. Przepraszam. Wybaczam Ci. Dziękuję. Kocham Cię. Bo jesteś mną. To jak mam Cię nie kochać? Jesteś tą częścią mnie, którą wyparłem, której nie lubiłem i tak dalej, ale chcę Cię przyłączyć z powrotem. Ten proces może być dla nas niekiedy trudny, ale Otorongo uczy nas, aby bez lęku patrzeć w ciemność i delikatnie przekraczać nasz próg. Trzeci etap, który będziemy przeżywać w niedzielny poranek, to są nauki Kolibra. Zmartwychwstanie w nowej jakości życia. Czyli te skarby, które znaleźliśmy w mroku, a zawsze tam znajdziemy skarby, wnosimy do swojego życia, integrujemy. Zmartwychwstanie w nowej jakości. Zmartwychwstajemy jak po ceremonii, bardzo często. Lepsi, lżejsi, szczęśliwsi, bardziej skomunikowani ze wszystkim, co jest. Bardziej rozumiejący, że jesteśmy jedno i że cokolwiek robimy drugiemu człowiekowi, to robimy sobie.
Tego umysł niestety nie zrozumie kompletnie. Mało tego, będzie się non-stop przed tym buntował, bo przeczuwa kłopoty dla niego. Ale serce zadrga, kiedy to usłyszy. Dusza cała pokryje się dreszczami, kiedy tylko to usłyszy. I czwarty etap. W niebo wstąpienie. Nauki orła. Czyli nauka tego, że woda cię uniesie, powietrze cię uniesie. Jeśli tylko nauczysz się je rozpoznawać. Że są prądy wstępujące i zstępujące. Jak orzeł, będziesz latać z wielką czujnością i możliwością obserwacji wszystkiego, co jest. To są cztery etapy Paschy. To, co my teraz przechodzimy, podczas świąt przechodzimy prastarą ceremonię. Szamańskie koło medycyny. W niedzielę będziemy jeść ciało matki z miłością. Będziemy się dzielić tym ciałem z innymi. Wykorzystajcie też to, robiąc sobie małe ceremonie. Kiedyś oczywiście same ceremonie związane też były ze spożywaniem pewnych szczególnych roślin, czy mieszanek roślin, bo oprócz tego, że mamy taki pokarm, który po prostu dostarcza nam energii, no to mamy taki pokarm jak zioła, który nas leczy na poziomie fizycznym, ale są też takie pokarmy, które odpowiednio przyjęte z miłością, z wdzięcznością, w pewnej określonej atmosferze i z pamięcią tego, że jest to ciało naszej matki, potrafią zmieniać nas duchowo. I potrafią nawiązywać głęboką, odnawiać sojusz, nowe przymierze, zawiązywać nowe przymierze ze wszystkim, co jest. Takie pokarmy zostały ludziom dane na całym świecie. Aztekowie, Olmekowie, Majowie mieli kakao. Cudowne, wspaniałe. Indianie Kero mieli liście koki, które pozwalały im, to była roślina, która się nimi opiekowała, pozwalała im przeżyć na tamtych wysokościach, a zarazem więc była wręcz personifikowana. Pozwalała im przeżyć, opiekowała się ich zdrowiem, opiekowała się ich relacją z matką ziemią, dlatego była czczona, była święta. Oczywiście umysł ludzki potrafi wszystko, że tak powiem, obsikać. Z koki zrobi kokainę, z tytoniu świętej leczniczej rośliny zrobi coś, co nas ogłupia, no i tak dalej, i tak dalej. Wszystko pozamienia. I wtedy, kiedy zaczynamy to traktować użytkowo, no to zaczyna to tak samo z każdym enteogenem jest tak. Jeżeli przyjmujemy go poza ceremonialnie, to zaczyna budować nasze ego, a nie naszego ducha. Religia też, duchowość też może posłużyć, jeżeli stanie się zabawką w rękach umysłu, ego, no to wtedy zamiast łączyć nas ze wszystkimi, tworzy kolejne tożsamości. Staje się narzędziem do tego, żebyśmy się czuli lepsi, bo dla nas, do nas tylko przyszedł Bóg. Nam się tylko objawił. Umysł naprawdę ze wszystkiego potrafi, wszystko potrafi poprzekręcać o 180 stopni. Więc uważajmy. Indianie w Amazonii dostali ayahuaskę. Indianie syberyjscy mieli amanitę,
która się nimi opiekowała, ich zdrowiem, ich duchem, podobnie jak najprawdopodobniej Słowianie też. Ale bardzo ciekawym sposobem komunikacji z nim podzielił się Bóg z narodem izraelskim. I to w istocie gdzieś tam trochę wspominamy, więc warto o tym powiedzieć. Zazwyczaj te rośliny ceremonialne, które dostaliśmy, jest to mieszanka dwóch roślin, z których jedna roślina jest rezerwuarem DMT, molekuły duszy, molekuły informacyjnej we wszechświecie, a druga roślina jest inhibitorem monoaminooksydazy, takiego enzymu, który wychwytuje to DMT, więc żeby za szybko nie zostało ono wychwycone, to musimy je za pomocą specjalnych roślin, tak zwanych inhibitorów, chwilowo obezwładnić ten enzym. Na całym świecie to są różne dwie rośliny. Tych roślin, które mogą być rezerwuarem DMT, jak i tych inhibitorów jest sporo. Jedną z takich roślin jest ruta stepowa. Wspaniała, piękna, lecznicza, głęboko uzdrawiająca roślina, którą Izraelici dostali od Boga, swojego opiekuna, Kemosza, Elohima, kogoś tam. Została im pokazana jako manna, bo ruta stepowa obrasta całe stepy. Kwitnie nagle i porasta całe stepy mnóstwem takich białych kwiatków. Z dokładnym przepisem, jak ją zbierać i tak dalej. Ale zdradzono im jeszcze jeden pomysł na przeprowadzenie ceremonii wtedy, kiedy nie ma nigdzie w pobliżu rośliny, która byłaby rezerwuarem DMT. Jako rezerwuaru DMT można użyć zwierzęcia, bo my, czy każde zwierzę, kiedy umiera w chwili śmierci, doświadcza gigantycznego wyrzutu DMT. Cały nasz organizm jest wręcz zalewany DMT. Więc pomysł był taki, podyktowany on zresztą jest dokładnie, precyzyjnie, pod rygorem, żeby nic w nim nie zmieniać, bo inaczej nie zadziała. Jeżeli weźmiecie baranka, będziecie go długo, rytualnie zabijać poprzez spuszczanie krwi. W związku z tym wyrzut DMT, produkcja DMT będzie długotrwała i bardzo intensywna. Jego bardzo szybko bez pieczenia zjecie ze szczególnym uwzględnieniem wnętrzności, mózgu i wszystkich tych rzeczy, gdzie to DMT się osadza. I zagryzając gorzkimi ziołami, czy zagryzając rutą stepową, to doświadczycie czegoś, co moglibyśmy nazwać pewną pamiątką naszego przymierza. Jest to taka forma, co by nie powiedzieć, ayahuaski. Dla niektórych ludów święte były rośliny. Dla niektórych ludów, które akurat takowych roślin nie posiadały, święty był baranek i gorzkie zioła, które potem dodawane były do wszystkiego. To jako ciekawostka wielkanocna. Więc my wchodzimy w Paschę, czyli w pamiątkę ceremonii, która była zawsze odnawianiem przymierza, odnawianiem relacji z nieprzejawionym, odnawianiem relacji z naszą matką, ciałkiem, i z naszym ojcem, którego możemy doświadczyć w swoim życiu jako oddech. I tego w istocie wam na te święta życzę. Głębokiego odnowienia relacji z tym wszystkim, co w nas jest, z tym wszystkim, co nas wspiera, z tym wszystkim, co nas prowadzi, z tym wszystkim, co nas karmi, z tym wszystkim, co nas leczy. Odnowienia relacji i wyjścia z takiego lękowego paradygmatu walki, w którym stawia nas nieustannie umysł.
że my musimy się cały czas, że jesteśmy jacyś my i jakiś wszechświat, który nas cały czas atakuje za pomocą bakterii, wirusów, różnych strasznych rzeczy. Nic nas nie atakuje. Wszystko jest dla nas. Tylko my musimy poznać prawa, jak z tym współpracować, jak ten potencjał wykorzystywać. Budujmy więc relacje z teraz, z własnym ciałem, z własnym oddechem, z własnym sercem, z sobą samym w oczach innych. Budujmy relację dobrą z naszymi przodkami, z naszymi rodzicami, bez względu na to, co nam dali, czy co nie dali, czy potrafili, czy nie potrafili. Budujmy dobrą relację, bo to jest nasza relacja. I wychodźmy spod tego upiornego uścisku i iluzji naszego ego. Iluzji, że jesteśmy sami, skazani i zdani tylko na siebie. We wrogim, nieprzychylnym nam świecie, który cały czas próbuje nas zaatakować i zniszczyć, a my musimy cały czas wysoko mieć podniesioną gardę. Nie. Wykorzystajmy czas świąt wielkanocnych, żeby sobie chwilę porozważać. Szamańskie koło medycyny. Koło paschalne, przejście i wyjście. Buziaki, wam wszystkim, dla was wszystkich dobrych, pięknych, bogatych w różne głębokie doświadczenia i pełnych mistyki, codziennej, skutecznej mistyki życia. Świąt wam życzę. Buziaki dla was.